VideoProc to program 4 w jednym. Jedną z jego funkcji jest montowanie klipów wideo. Co jest specyficzne dla tej aplikacji, to brak osi czasu. Nie ma tu tradycyjnej dla takich programów, a zamiast tego musimy umieścić w oknie roboczym wszystkie pliki, które mają złożyć się na finalny film. Pliki te należy umieszczać w kolejności takiej, w jakiej mają występować. Każdy znajdujący się w oknie roboczym klip można edytować na kilka sposobów. Dodawać efekty audio i wideo, wprowadzać efekty kolorystyczne, dodawać napisy oraz znak wodny, a także przycinać nagranie i zmieniać ustawienia wybranych jego fragmentów. Pole do popisu jest szerokie, a bardzo praktyczna jest możliwość wycinania kilku fragmentów danego klipu. Dzięki temu można wyrzucić wszystkie nieudane momenty z dłuższych nagrań. Ponadto otrzymujemy szeroki wybór operacji na całym pliku, jak zmiana 3D w 2D, zmiana w animowany GIF, a także rozdzielenie dużego pliku na kilka mniejszych. W wersji darmowej można montować klipy o długości do 5 minut. ShotCut to darmowy program do robienia filmów. Umożliwia edycję wszystkich popularnych formatów audio, wideo oraz grafik. Aplikacja posiada własne kodeki, dzięki czemu obróbka filmowa odbywa się w szybkim tempie. Jedyna jej wada to nietypowy interfejs i brak linii czasu. Mamy za to listę klipów, na których wyznaczamy czasowe ramy ich obróbki. Ten program do montowania filmów oferuje takie narzędzia jak zmiana ostrości obrazu, nakładanie efektów, balans kolorów, dodawanie tekstów i tym podobne. Stworzone materiały możemy zmontować i zapisać jako pliki wideo w popularnych formatach lub też jako klipy flash. Niestety brak polskiej wersji językowej. DaVinci Resolve to niezwykle rozbudowane narzędzie do edycji i postprodukcji klipów wideo, ma także własny edytor audio. Obsługuje wszelkie rozdzielczości, w tym 4K i 8K. Wygodną obsługę umożliwiają panele, pomiędzy którymi można się swobodnie przełączać. Jedną z zalet aplikacji jest silnik wykorzystujący z algorytmów uczenia maszynowego, co znacznie usprawnia pracę. Wśród funkcji edycyjnych znalazły się m.in. edycja szumów oraz wielowarstwowy montaż. Duży plus należy się za możliwość edycji audio bez oprogramowania zewnętrznego. Można w nim robić dosłownie wszystko. DaVinci nadaje się doskonale do użytku domowego oraz zawodowego. OpenShot Video Editor to zaawansowany edytor wideo. Ten darmowy program posiada funkcje, jakich nie powstydziłyby się drogie komercyjne aplikacje. Obsługuje mnóstwo formatów wideo, audio i graficznych, dzięki czemu można stworzyć film z własnym podkładem, dodanymi grafikami oraz efektami. Tutaj do dyspozycji użytkownika jest cała masa przejść, zniekształceń, efektów 3D i innych narzędzi. Nie brak także możliwości wstawienia tekstu, znaków wodnych, animowanych tytułów itd. Dzięki wygodnemu w obsłudze przejrzystemu interfejsowi można skupić się na tworzeniu wspaniałych klipów wideo. OpenShot Video Editor spodoba się każdemu użytkownikowi, nawet takiemu, który dotąd nie korzystał z podobnych programów. Oprócz samego miksowania wideo i efektów wizualnych, w programie znajduje się również mikser audio. VSDC Free Video Editor to bezpłatna aplikacja, za pomocą której możliwa jest wszechstronna edycja filmów. Możemy stworzyć od podstaw filmiki, dodając do nich różnego rodzaju efekty wideo oraz dźwiękowe. Program oferuje bogatą funkcjonalność przy intuicyjnym, prostym w obsłudze interfejsie. Niestety, jak na razie brak jego polskiej wersji językowej. Do tworzonego filmiku można dodawać tekst, umieszczać w nim zdjęcia oraz innego rodzaju materiały. Edytor posiada wsparcie dla wszystkich popularnych formatów audio oraz wideo, w tym właściwych dla urządzeń przenośnych. Wbudowano w niego opcję wypalania na płycie stworzonego materiału wideo. Może posłużyć także jako program do wygodnej konwersji plików wideo. Zarówno wymienione w tym materiale wideoprogramy, jak i inne aplikacje do montażu materiałów wideo znajdziesz na naszym serwerze w dziale Multimedia w kategorii Edycja Multimediów. Zapraszamy!